Jesteśmy teraz w takim pomieszczeniu sprzętu hydraulicznego, gdzie pokażemy Państwu wszystkie maszyny w sumie i wszystkie ćwiczenia tych maszynach, które tutaj są. Zaczynamy, Aleta. Przy takiej muzyce to fajnie. Po 12, nie? W serii. Możesz sobie liczyć. To są urządzenia hydrauliczne, typowo takie damskie. Fajnie się na nich pracuje, nie ma dużego obciążenia. A sylwetka cała pracuje. Zmieniamy urządzenie. Nasza gwiazda przechodzi już w drugą stronę. I to na górną partię. Bardzo dobrze, jak u kobiet. Już w partii. Bo chyba nam o to chodzi. Dogrzewanie już się ładnie wyglądało. Dlatego też kręcimy taki filmik szkoleniowy dla Was. No i jednocześnie zachęcając Was do udziału w takich ćwiczeniach na siłowni Maxi, którą ja zawsze promuję. I kolejna maszyna. Kolejne urządzenie. Przybliżenie. O właśnie, właśnie. Super, bardzo dobrze. Następne proszę. I teraz Agata przejdzie na to urządzenie i pokażemy je bardziej z przodu. To jest coś w rodzaju chodzenia jakby na kijkach, tylko obu jednocześnie. Tak, bardzo dobrze. Hydraulika pomaga nam spychać na dół. Czyli do góry też pociągamy, ale i na dół spychamy. Pracują wszystkie grupy mięśni. Bardzo ładnie i dokładnie, tak. I po 12 powtórzeń, tak jak było, nie? Każdą maszynę robimy tylko po kolei, żeby pokazać Państwu, ile jest tu rodzajów maszyn i na jakie różne grupy mięśni możemy tutaj pracować. W jednej tylko sali, nie? Byliśmy już tu w wielu, ale akurat pokazujemy to. Teraz, gdzie są te urządzenia hydrauliczne? Dobra, teraz ta najważniejsza, może jedna z trudniejszych, bo trzeba odblokować samemu maszynę. Czyli blokada. Agata odblokowuje. Odpowiednio się ustawia. Widzicie, nogi tu, tak, i przysiad. Czyli mamy na dół obciążenie i do góry obciążenie. Tę maszynę też nagrywam z boku. Pięknie. Stopy szeroko, nogi szeroko, stopy prosto, nie? Na szerokość bioder, nie? Wysunięci troszkę do przodu, aby z tą maszyną sobie poradzić. I na końcu, co nam stwarza problem, to blokowanie tej maszyny, żeby nie opadała, żeby spod niej się wydostać. Ale to jest super ćwiczenie. Naprawdę super ćwiczenie.
O, Agata blokuje. Świetnie, zablokowała i przechodzi na kolejne urządzenie. I zaczynamy. Coś w rodzaju wiosłowania, tylko bardziej trzymamy ręce nie bokiem jak do wioseł, tylko bardziej do przodu, jak do boksu. I patrzymy na górną część, tak, górna część, jak ładnie pracuje, przybliżamy. Bardzo ładnie, spokojnie i liczymy, nie, te 12 powtórzeń. Dobrze. I przechodzimy na to urządzenie. Kolejne urządzenie. Agata wam zademonstruje, drogie panie. Hydraulicze, rozwierające, ściągające jednocześnie. Trochę daje pisku, ale warto na nim trenować. Patrzymy przed siebie prosto, głowa do góry. Oddychamy. Koleżanka Agata poprosiła, aby nagrać jej ten film. Jak jeżdżę na siłownię, czy zabieram ją ze sobą, czy spotykamy się na tej siłowni. I to jest też tak fajnie być drugą osobą, aby ona zachęca też do treningu. W sumie jedno, drugie powinno zachęcać do treningu. Trzeba mieć kolegów, koleżanki, aby nam łatwiej było trenować i mieć tę mobilizację. Jedno, drugie mobilizuje do treningu. Jedno, drugie zachęca. Ktoś do kogoś dzwoni, mówi ty, rusz tyłek i na trening, prawda? I wtedy powiedzmy, koleżanka dzwoni do mnie, ruszam tyłek, jadę na trening. I bardzo dobrze, bo może bym siedział w domu i zamartwiał się Bóg wie czym, jak mogę dobrze spożytkować ten czas. Oczywiście teraz nagrać dla was te ćwiczenia, które robi Agata, zachęcić was. A ja też ćwiczyłem i za chwilę będę ćwiczył dalej. To jest tylko przerwa na film. I po jednej serii na każdej maszynie mam wam pokazać jedną maszynę, tylko ją ominęliśmy, bo chyba jest za mocno ustawiona. A ogólnie pokażemy wszystkie. Jeszcze nam została jedna. I Agatkę przybliżymy. Tu niech się uśmiechnie się ładnie do kamery. Muzyka jest odpowiednia, zobaczcie. I jakby w rytm takiej muzyki, aż chce się trenować. I dusza się raduje. I umysł odpoczywa. I mięśni pracują. I organizm dotleniony. Zobaczcie, ile pożytku z tego wszystkiego. Kolejna maszyna. To jest super. Pracują biodra, skręt, mięśni skośne brzucha. Czyli na maksa mocno, ile możemy. Pokażmy to. Ładnie, bardzo ładnie. Bardzo to na ręce. Bardzo ładnie. Zobaczcie, moje drogie panie. Zobaczcie radość osoby, która trenuje. I to jest to życie zwalnia, prawda? Nie biegnie tak szybko. Kiedy siedzimy w domu, martwiamy się. Nie mamy koncepcji, nie mamy pasji. Nie wiemy, co ze sobą zrobić. Dla mnie nawet pasją jest to, że mogę nagrywać koleżankę. Że będzie miała film fajny, że to będzie dzięki mnie. To jest też dla mnie nawet nie wiem, taka forma satysfakcji, ale największym podziękowaniem dla mnie jest to, że mogę wam przekazać, że będziecie się cieszyli, że będziecie oglądali to, lajkowali, subskrybowali mój kanał. No i może to was mobilizuje do tego, abyście zaczęli ćwiczyć, trenować. I niekoniecznie tylko na siłowniach, wszędzie, gdzie tylko się da. Ale wybierzcie jedną konkretną siłownię i trenujcie.
bo tutaj patrzycie dookoła, są ludzie i oni was mobilizują. My jesteśmy na pustej sali, wykorzystaliśmy na trening. A więc dziękuję za wspólny trening. Proszę, może pomachaj, powiedz dwa słowa, czy warto trenować, jak się czujesz? Super. Super? Warto trenować. Warto trenować. Tak jak Agata powiedziała, warto trenować. A więc ciao. Ciao. Żegna się z wami, Roberto.